to zje? Ja... Nie, no musisz zjeść! Ja zaraz wymiotuję stary. Masz jakieś konsekwencje związane z tym filmikiem? Czuję się tak, że chodzę w kapturze, w czapce, w masce i zakrywam twarz po prostu, żeby nikt mnie nie widział, nie? Czyli wstydzisz się tego jakby, że coś takiego miało miejsce? Tak. Słuchaj, mam pojeba, który za czasem zrobi wszystko. Wyobrażasz to sobie? Typ za 200 zł je gówno świn. Dokąd szedłeś? Nie, sorry, to nie jest zaliczone. Musiałby wejść do szyi, żeby to było zaliczone. A na co wydasz hajs? Na tatuaż. Jak to się stało, że wystąpił pan na filmiku kamerzysty? To było tak, że trener napisał na Instastory, że potrzebuje dwóch chłopaków do filmów. Ja się zgłosiłem do tego filmu. No i kamerzysta zapytał się, czy ja zrobię to wszystko. No, ale no, powiedziałem, że tak, zrobię wszystko, ale nie wiedziałem, że tak wystąpię, że tak zrobię się z siebie pośmiewisko. Kazał mi iść do kościoła, by zabrać 2 złote. Zrobiłem też to i później poszliśmy do Biedronki, żeby wziął bułkę i nie będzie mam z ziemi zjeść, to zrobiłem to też. Musisz kucnąć. I kasjerka dzwoniła na ochronę, ja uciekłem. I później przyszedł do domu i kazał mi ten, skleić sobie łapy z tym super takim glejem na buty. Ręce sklejałeś sobie prawdziwą kropelką, tak? Tak, prawdziwą kropelką to było. To miało być takie, że ja niby jadłem tą kupę, a to było naprawdę to była czekolada, nie ma kupa. W momencie, kiedy na przykład jadłeś ziemię, to czy to była prawdziwa ziemia? Tak, prawdziwa ziemia. Jak na przykład wchodziłeś do tego szamba, tam naprawdę były wody? Tak, były. W nagraniu widać naszego byłego wychowanka, który jest niepełnosprawny intelektualnie, a co za tym idzie, nie potrafi zbyt dobrze, o ile w ogóle, przewidywać skutków swoich działań, ani podejmować racjonalnych decyzji. Dożyliśmy trudnych czasów, w których osoby prostackie, poniżające w brutalny sposób innych, są idolami najmłodszych. Oskarżacie mnie o to, że wykorzystałem niepełnosprawnego chłopaka do filmu dla własnych korzyści materialnych. To jest gówno prawdą, bo nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, że on jest niepoczytalny. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, czy jest poczytalny. I chciał robić zadania. Chciał robić zadania wszystkie po kolei, jakie mu dawaliśmy. I chciał robić dużo, 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 dużo cięższe zadania. Ja wyobrażam sobie, że to będzie jakieś wyzwania takie letkie, ale no, nie wyobrażam sobie, że takie będą wyzwania, nie? Już chciałem zrezygnować, ale nie powiedzieli, zostań jeszcze tylko parę zadań i możesz iść do domu. I wiadomo, że film jest wyreżyserowany. Wiadomo, że chłopak nie jadł ziemi, bo nie musiał tej ziemi jeść. Tak samo nie jadł gówna, tylko to była czekolada. Zdziwiło mnie to, że chciał robić naprawdę, naprawdę, naprawdę hardkorowe wyzwania. W sensie, no chciał jeść naprawdę gówno. No już nie będę mówić, co on chciał robić, ale myślałem, że po prostu typek jest świrnięty pod takim względem, że zrobi po prostu wszystko. Jestem hardkorem. A ile ci zaoferowali pieniędzy za te wszystkie upokorzenia? 250 zł. Zapłacili? Tak. Powiedzieli, że jak zrobię wszystko, no to dostanę 1000 zł, no ale nie zrobiłem, bo oni tam jeszcze parę zadań chcieli, kazali mi zrobić, ale powiedział, że już nie chcę, no i dostałem 250 zł. Dobrze, a te parę zadań na przykład, co miało być wśród tych... Nie wiem, nie mówili mi. Nie wiesz? Nie mówili mi. Próbowałeś potem jeszcze nawiązać jakiś kontakt z kamerzystą, żeby na przykład usunął... Z trenerem i trener mi napisał, że 2-4 miesiące mogą usunąć dopiero ten film. A kto to jest ten trener? Jego kolega ze składu. W związku z ujawnieniem kontrowersyjnego materiału filmowego na kanale jednego z popularnych serwisów internetowych, policjanci natychmiast wdrożyli czynności w niezbędnym zakresie. Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał dowodowy, docieramy także do świadków i pokrzywdzonego, ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poinformowana została również prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Ty z nim podpisywałeś jakąś umowę dotyczącą tych pieniędzy? Nie, nic z nim nie podpisywałem. Nic z nim nie podpisywałem. A też nie podpisywałeś żadnych papierów odnośnie na przykład wykorzystania wizerunku? Nie. Stary, to naprawdę jakiś chory szkoda mi trochę. Gdy kręciłeś ten film, już nagrywaliście to wszystko, nie czułeś już wtedy, że to będzie dla ciebie w jakiś sposób? Tak, wiedziałem, że to już na początku, jak skończyłem... To po co to kontynuowaliście?
On chciał to kontynuować i jak już skończyłem ten cały film i wyszedłem z tego domu, to ja wiedziałem już sam do siebie mówiłem, że to już będzie wiocha, że wszyscy będą się śmiać. Ale co tobą kierowało, gdy tam szedłeś to nagrywać? Dlaczego tam poszedłeś? Żeby mieć fame jakiś. No ja byłem, ja nie dawałem sobie pomyśl do głowy, że mogę mieć takie coś, nie? Czyli poszedłeś tam po prostu z kwestii zarobienia pieniędzy, czy żeby być popularnym? Zarobienia pieniędzy i mieć popularność też, nie? No ale no, nie wyszło mi jakoś.